Witajcie moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Fikus, a to trzeci odcinek Q&A. Zapraszam. Więc nie owijajmy tutaj w bawełnę i lecimy z pierwszym pytaniem. Pierwsze pytanie jest od użytkownika Lightoff. Pytanie, jak żyć? Jak żyć? Nikt mi nigdy nie powiedział, jak mam żyć. Jak ja mam żyć? Jak żyć? Jak żyć? Ja nie wiem, jak żyć! Jak żyć! A! Fifka, jak żyć? Jak żyć, Fifka? Fifka, powiedz, jak żyć mi, pieseczku, powiedz, jak mi, jak żyć? Kolejne pytanie. Bonbonka 334 pyta. Lubisz masło? Ja kurwa uwielbiam masło, zajebiste. Przepyszne kurwa. Propsuję, 2 na 10. Kolejne pytanie. Archie08 pyta. Jak zjesz naleśnika ze spermą, to będziesz mieć więcej białka w organizmie? Przeanalizujemy to, niby to jest śmieszne, bardzo śmieszne pytanie, ale jeśli to przeanalizujemy bardziej, to na pewno będziemy wiedzieć, że sperma dorosłego mężczyzny, ogólnie mężczyzny, zawiera białko, więc tak, będziesz miał więcej białka w organizmie. Nie wiem, w czym lubujesz robić naleśniki, z czym, ale pozdrawiam cię, jeśli lubisz takie naleśniki. Jesteśmy w jakiejś tam 1/4 pytań. Weźmy się za jajecznicę, bo tak, w tym odcinku będziemy robić jajecznicę. Co będziemy potrzebować do naszej mega jajecznicy? Na pewno będziemy potrzebować jajek. To idziemy po jajeczka. Z ilu jajek zrobimy, jak myślicie? Ja tak myślę, 1, 2, 3, 4. Jak mówiłem, ja bogaty. Kurde, nie jestem za bardzo, no ja nie sram pieniędzmi, żeby nie wiadomo ile jeść. No to znowu muszę wyjąć patelnię z piekarnika, chyba się nie obrazicie za trzaski. Chodź tu szmato. Mamy znowu tą samą przypaloną patelnię, co w poprzednim odcinku przeżyła ze mną wiele. Byliśmy na wojnie, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, wojna w Wietnamie, lądowanie w Normandii, napierdolałem ją. Tak, chowaj się! No tak było, no. No mniej więcej. Co potrzebujemy dalej? Na pewno... czy robić jajecznicę z kiełbaską? Nie mam pojęcia, czy robić jajecznicę z kiełbaską, czy nie. Ale będziemy potrzebowali przypraw. Mamy sól, mamy pieprz. Moja super, mega klasyczna solniczka. Firmy... Chuj wie jaki? No to mamy już wszystko, co potrzebujemy chyba. A widelczyk jeszcze. Chociaż tak myślę, że te kiełbaski sobie chyba weźmiemy, nie? Nie mam kiełbasy. Dobra, nie wiem jak wy wolicie, ale ja lubię jajeczniczkę sobie zrobić na maśle. I na pewno wezmę masło. Troszkę masełka musimy sobie. Tutaj weźmy sobie na 2. Och, Fikus jakiś słek, on ma elektryczną kuchenkę. Dobra, jedziemy z kolejnym pytaniem, jak nam się tutaj ładnie patelnia grzeje z masłem. Oj, coś czuję, że ten widelec się nagrzeje i mnie poparzy. Ale to będziemy cię mieli przynajmniej na filmie. Kolejne pytanie. Patif20 pyta. Fikus, czy masz jakieś marzenia z dzieciństwa, które udało ci się spełnić lub spełnisz je? Ja od zawsze od dzieciństwa miałem takie jedno marzenie. Żeby zrobić domek na drzewie, taki naprawdę w pizdu wielki domek na drzewie, z linami, z drabinami, wiecie, takie jungle time, nie? Ale no niestety dzieciństwo spędziłem w domu, który nie miał za bardzo jak ogródka, ani takiego drzewa. Też to nie był za dobry klimat, żeby robić tam jakieś domki na drzewach i inne takie.
Więc marzenie na pewno może kiedyś się spełni. Może moje dziecko, może mój syn będzie miał domek na drzewie. Na pewno spróbuję o to zadbać, bo to jest marzenie chyba każdego z nas, żeby mieć taki domek na drzewie, taką bazę naszą. Ale pamiętam, że mieliśmy kilka baz z chłopakami z dzieciństwa, więc po części spełniło się to moje marzenie, po części nie. To zależy, jak ty na to patrzy, ale ogólnie tak, to było moje marzenie z dzieciństwa. Werton pyta: gdybyś wygrał 1 000 000 złotych w Totku, jaka była pierwsza rzecz, którą byś kupił? Pierwsza rzecz, którą bym kupił, to na pewno jest w pizdu dobry, wielki dom z ogromnymi zabezpieczeniami, bo jak wiecie, ja jestem fanem filmów akcji, w ogóle jakoś tam z mieczami, nie, jakieś mieczyki, w ogóle, nie, tutaj armaty, nie, strzelby, nie, w ogóle i w ogóle. Następnie bym kupił chyba jakiś dobry samochód, nie, jakiś Mustel Car najlepiej ze sprężarką na wiecie, na masty, wiesz, taki napierdalający, wiecie o co chodzi, no to bym kupił. Widzę, że patelnia nam się tutaj już nagrzewa, a wiedziałem, że widać się nagrzeje, o dzięki ci panie. Więc smarujemy całą patelnię masłem, tak, otóż to, smarujemy całą patelnię, nie żałujemy, dziewczyny, chłopacy, nie żałujemy. Masło jest tanie, no nie wiem. Chyba, że podrożało od tamtego czasu, jak kupiłem. O, ten zapach masła już mnie przyprawia o dreszcz. O dreszcz mnie przyprawia. Dobra, smarujemy. Odkręcimy na trójeczkę i za niedługo możemy dawać już jajeczka. Więc kolejne pytanie. Kacpero44 pyta: jak długo już nie ścinasz włosów, że są one takie długie? No długie jak na faceta, bo takie u dziewczyny mogą być czymś codziennym. Znaczy, włosy zapuszczałem około 7 lat, jak widzicie są strasznie długie. Byłyby jeszcze dłuższe, na pewno bym miał je już do kolan, ale ścinałem chyba ze 2-3 razy je troszkę, gdzieś o tyle, więc na pewno byłyby dłuższe, ale to nie wiadomo, bo jednak ciężar włosów powoduje tak, że włosy rosną jednak trochę wolniej lub szybciej, nie znam się na tym, ale w moim przypadku to jest trochę wolniej. Więc około 7 lat zapuszczałem te włosy ze ścięciami różnymi, 2-3, jeszcze przy trochę rozjaśniałem raz, nie wiem co mi odbiło. I też ścinałem gdzieś, oj, będzie z 1/3 włosów aż ścinałem. No więc tak. Natalia Szczepańczyk pyta: masz jedno życzenie, możesz kogoś zabić, stać się innym człowiekiem albo odmienić świat. Co sobie zażyczysz? Jeśli miałbym jedno życzenie z tych trzech, to na pewno odpada, możesz kogoś zabić, bo jedna osoba to by mi nie starczyła, tylu ma wrogów. Stać się innym człowiekiem tak, że nie, ale odmienić świat na pewno bym odmienił. A wiecie, na jaki świat bym odmienił? No wiecie, na jaki świat Figus by odmienił? Natalia Szczepańczyk pyta: jak zaczęła się twoja przygoda z Full Metal Alchemist? O, widzę tutaj mi się masełko już kończy smażyć. Przepraszam, że przerwałem w pół pytania, ale gdzieś zaraz mi się spaliła patelnia. Jak zaczęła się twoja przygoda z Full Metal Alchemist? Jak widzicie, tutaj nawet mam dowód, że jestem dość dużym fanem Full Metal Alchemist. Zaczęła się z bratem, zaczynaliśmy oglądać pierwszą serię z 2003 roku. Później kupowałem mangę, ogromnym fanem byłem, do tej pory jestem twórczości Hironima Arakawy, autorki Full Metal Alchemist. Ogólnie bardzo podoba mi się to połączenie świata alchemii z techniką i z steampunkiem. Jak wiecie, bardzo kocham steampunk i całą jego ideologię, całą jego sztukę, że tak powiem, bo to sztuka jest bardziej niż ideologia jakaś. No, zaczęła się właśnie, o Jezu, to będzie 2005 rok, około, to naprawdę bardzo, bardzo długo, bardzo długo. Później oczywiście zacząłem oglądać Brotherhood, drugą serię Full Metal Alchemist, ale nie przypadła mi do gustu, bo jednak to jest za bardzo powikłane to jest i tak dalej. Ja wolę taką prostą historię
ładnie opowiedzianą, z ładnym zakończeniem, z ładnym początkiem, z ładnym środkiem. Więc to na tyle. Tutaj już nam się masełko podsmażyło, aż się prawie sfajczyło, więc nie jest dobrze. Łoś, kurde, syn. Wow, wow, wow. Dobra. Możemy wrzucać jajka. No, jak fikus rozkłucze jajko, to nie ma chuja we wsi. Nie, nie, nie. Słuchajcie, od tej pory macie mi zbierać na nową patelnię. Mnie to nie obchodzi w jakiś sposób. PayPal konto nie wiem, ale mam jeszcze na nową patelnię. Teflonową. Dobra, jajeczka już nam się smażą. Ścierko, chodź. Muszę wytrzeć tobą dłonię. Dobrze, jak widzicie, jajeczniczka nam się tu robi ładnie. Wszystko będzie elegancko. Elegancko będzie, gwarantuję wam. Natalia Szczepańczyk znowu pyta. Co robisz w wolnej chwili? W wolnej chwili odpowiadałem już chyba na to raz. Wolnej chwili praktycznie nie mam. W wolnej chwili zajmuję się sobą, czyli gram sobie w Counter Strike'a Global Offensive. W inne gry, rozwijam się w zespole, robię właśnie tatuaże, różne takie dzikie rzeczy ze swoim ciałem, kolczyki, no i to tyle. Joanna Balcer pyta, czy gdybyś zaadoptował Szopa Pracza, sadałbyś go w zlewie i huśtał na huśtawce? Myślę, że chyba tak, nie wiem, co autor miał na myśli, ale no... Pewnie bym sobie go sadzał z lewej i huśtał. Jeśli byłby to mały szop, to na pewno bym go huśtał, tak wiecie. O, jaki słodziak, o. No tak, tak mniej więcej bym robił. Dobra, tutaj musimy zadbać o naszą... O, sól. Sól, pieprz, zapomniałem soli, pieprzu dodać, no widzicie? Jak mnie zagadaliście, no. Za sól też będziecie płacić. Trochę pieprzu. O. Mój Boże, aż mnie się pitok trzęsie, jak to widzę. O, dobra. Ja lubię taką, wiecie, pomemłaną, nie wiem jak to się powinno nazywać. Ja nie lubię takiej całej, nie lubię sadzonych. Ja lubię takie, wiecie, no. Oczywiście jadę po teflonowej patelni widelcem i moja nauczycielka od gastronomii zaczęłaby się drzeć. Panie, długo zima! Gdzie po teflonie? Widelcem. No to tak to mniej więcej było, no. Huchcikowy pyta, co byś zrobił, jakbyś się obudził i zobaczył mnie robiącego ci kebaba? Na pewno bym zaczął się drzeć do ciebie, żebyś robił go szybciej, żebyś robił go z baraniną na coś, sos łagodny, oczywiście na cienkim cieście. I z frytkami. Z frytkami, kuchcik, z frytkami. Mam nadzieję, że w Bielicce nie zabraknie im soli, przez to, że ja lubię bardzo solić rzeczy różne. Ale myślę, że kopalnia jest jeszcze głęboka. Dobra, jak tu się jeszcze podsmaża do końca, a ja pojadę z kolejnym pytaniem. Romano Italiano pyta, jaka notka z intro? Otóż taka. Kolejne pytanie. Łeza pyta. Gdyby z planety zniknęły wszystkie możliwe gry, a ty miałbyś szansę ocalić tylko jedną. Tylko jedną, jedyną. O! Jaka gra to by była? Oczywiście tą grą najprawdopodobniej byłby Skyrim. A dlaczego Skyrim? Dlatego, że Skyrima można modować na wszelkie sposoby. Lub też Garry's Mod, bo też się nie znudzi, bo z Garry's Moda można zrobić CS-a, można zrobić wszystko, Prop Hunta, można zrobić horror, wszystko z Garry's Moda zrobić to. Albo Skyrim, albo Garry's Mod, ale bardziej stawiam na Garry's Moda jednak. Więc tak, tą grę bym zabrał. Julia Trinch pyta, dlaczego interesujesz się Azją? Czemu trenujesz sztuki walki? Czemu nie na przykład, no nie wiem, jesteś przedszkolanką? No po pierwsze, do przedszkola by mnie z takim wyglądem nie wpuścili. Po drugie, jestem dość dużym chłopem i
Bardzo lubię sztuki walki, szczególnie Wing Chun, które ćwiczę praktycznie co dzień, kiedy damy radę, kiedy nie jestem za leniwy. I zainteresowałem się sztuką właśnie azjatycką walki Wing Chun po różnych książkach właśnie o Ip Manie, o jego sztukach walki, o tym jak walczył tam z 10, 15, wiecie, rozkładał i fu, 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 ciach, nie? Wiecie o co chodzi. To się tak zafascynowałem tym też z bratem, że ja jajeczniczkę przykładam na talerz. Że wiecie, tak się zafascynowałem, że postanowiłem po przeczytaniu tych kilku książek, po obejrzeniu kilku filmów, zacząć ćwiczyć sobie samemu. Niestety nie wychodziło mi to za bardzo, więc miałem pierwszego mistrza, który był naprawdę bardzo fajnym człowiekiem, lecz w tamtym okresie nie miałem czasu ćwiczyć przez szkołę, przez różne rzeczy itd., itd., więc odłożyłem to na kilka lat. Niedawno, jakieś 3-4 lata temu, 3 około, wróciłem do tego i zacząłem dalej trenować Wing Chun. Teraz naprawdę osobiście potrafię naprawdę bardzo dużo, potrafię rozłożyć naprawdę człowieka w parę sekund na ziemię. Ale pytanie było też, czemu się fascynuję tym? Bo mają bardzo dobrą tradycję właśnie, jak tu mogliście zauważyć, lubię sobie robić nawet zieloną herbatkę i pić, bo to oczyszcza ciało, w ogóle wiecie, ta energia chi, tai chi, stratatata, matata i w ogóle. Więc ich kultura jest bardzo dobra, tam nie ma chamstwa, tam nie ma jakichś takich złych rzeczy. Tam jeżeli ktoś chce walczyć, to przychodzisz do mistrza, robisz tak i albo coś się zgadza na pojedynek, albo się nie zgadza na pojedynek. Więc tam jest ogromna kultura, piękna historia tego kraju, o tym jak walczyli właśnie z Japonią, jak byli gnębieni przez Japonię, przez komunizm, który jest komunizm do tej pory, przez wojnę w Chinach. Ale naprawdę, no, mistrzowie kung fu, sama ich natura, sama ich tam, ich połączenie jak bracia, no to jest bardzo piękne, więc warto się interesować tą kulturą. Ponury Drwal pyta, czy masz ulubionego widza? Znaczy, widzów ulubionych nie mam, bo wszystkich lubię, tylko nie wiem, czy ci chodziło, czy który mi zapadł w pamięć. Oczywiście zapadł mi w pamięć Stalowe Krzesło i Dr. Seitan. Oni mi zapadli najbardziej w pamięć przez ich pytania i tak dalej. Jeżeli będziecie tak samo pisać jak oni, tak samo często pytania, tak się udzielić na filmach, na pewno też będziecie w tej wyższej randze, którym bardziej dostrzegam. Ponury Drwal pyta, jakie masz hobby? Znaczy, hobby mam przeróżne, naprawdę przeróżne, ale ostatnio dopadł mnie dziwna handra i moim hobby jest granie na dziwnych instrumentach, uczenie się ich. I to jest naprawdę bardzo dziwne. Na przykład na fletonie. Teraz spróbujmy naszej jajeczniczki. Jak zawsze musiałem spalić ją. Ale no myślę, znaczy spalić. No przypaliłem ją od masła i pieprzu. A próbujmy. Skurwysyństwo dobre. Oh man! Nie dam wam. No chuja. Za dobre jest. Dobrze, więc jeśli skończyliśmy jajeczniczkę, to było szybkie. Piszcie mi, jakie kolejne potrawy mam zrobić, bo jednak wypadłem na jajecznicę albo tosty. Niestety nie zdążyłem kupić tostera, ale za to zrobiłem jajecznicę, więc piszcie, co chcecie kolejne. Oczywiście jakieś łatwiejsze troszkę, nie takie trudne i tak dalej. Na przykład, nie wiem, spaghetti jest dość łatwe i tak dalej, i tak dalej. No, bardzo chętnie zrobię. I ostatnie pytanie na ten odcinek, bardzo, bardzo długie i pozwolisz sobie, że wybiorę jakieś takie, które mi pasują, więc użytkownik Madeleine pyta, ile razy dziennie wskazówki zegara pokrywają się? Wiesz co, zarzuciłaś mi ciężkie pytanie, bo nie wiem, no kurde, no ze 100 tysięcy razy na pewno. Ach, chociaż nie, one się pokrywają. Przejście, przejście.
Nie, jakieś 100 tysięcy razy, ja jestem idiotą. Nie no, maksimum... Kurde! Nie wiem, z 500 razy! Madeleine pyta, jak zważyłbyś samolot bez wagi? Jak zważyłbym samolot bez wagi? Tak samo jak robią ludzie z ISIS, islamiści. Wypełniłbym go trotylem. Madeleine pyta, wymień 10 sposobów wykorzystania ołówka inny niż pisanie. Ołówkiem można zabić tak samo jak kubkiem do herbaty. You'll kill us with a soup cup? Tea, actually. What's that? I'll kill you with my teacup. Madeleine pyta, jeśli mógłbyś wybrać supermoc, to jaką i dlaczego? Jeśli miałbym wybrać supermoc, to na pewno nieśmiertelność lub wszystkie moce wampira lub wilkołaka. Dlatego, że zawsze chciałem być nieśmiertelny, niezniszczalny i nie starzeć się. Ale ogólnie, jeśli nie miałbym nieśmiertelności, to znaczy to jest, się pokrywa razem ze starzeniem się, ale jeżeli starzejesz się, to i tak jesteś śmiertelny, bo możesz na przykład, nie wiem, ktoś ci uciąć łeb. Ale z tych mocy, jeśli jedną już miał tam konkretnie wybrać, to na pewno nie starzenie się. No, bym był wiecznie młody i bym musiał uważać, żeby mnie nie jebł na przykład tir. Madeleine pyta, jeśli mógłbyś pozbyć się któregoś z województw, to które to by było? Które? Mazury. Pierdolone komary. One tam mają siedzibę. Pojedźcie sobie tam w lato. Więc moi kochani, to by było na tyle. Ja sobie wykończę moją jajeczniczkę. Więc subskrybujcie, komentujcie, łapujcie. Nie zapominajcie wchodzić na fanpage. Obserwujcie na Google Plusa. No i tego, no, jak to się nazywało. O, skurwysysło, jakie dobre. No i to się ten. Koszulki kupujcie. Bardzo fajne koszulki, tanie. Albo z kapsela, albo z Exit. Jak mówiłem, subskrybujcie, kontrujcie, łapkujcie, piszcie, co mam zrobić w kolejnym odcinku i zadawajcie pytania, to jest najważniejsze. Bez pytań nie ma odcinka. Pamiętajcie, wbijajcie łapki, udostępniajcie, proszę, udostępniajcie materiał, dlatego że ja wtedy wchodzę do szerszego grona odbiorców, jest więcej pytań, mam więcej wyboru. Dzięki za uwagę.